Przez ostatnie dni, a nawet tygodnie, opozycja bardzo mocno krytykuje program Rodzina 500+ Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo rzadko, ale jednak, jest to krytyka, za którą stoją argumenty, których nie można obalić lub ośmieszyć. Takie argumenty ostatnio przedstawił pan Rafał Wójcikowski z ruchu Kukiz 15. Większość ludzi skupiła się na tym, jak ten pan wygląda, a ja skupiłem się na tym, co powiedział. Pokażę wam teraz najciekawsze fragmenty z wystąpienia pana Rafała w Sejmie z 9 lutego. Państwo zakładają, że w ciągu 10 lat urodzi się 280 tysięcy dzieci. Tak państwo napisali. To znaczy, że w ciągu roku przeciętnie urodzi się góra 30 tysięcy dzieci. Co to oznacza? Że z 380 tysięcy wzrośnie nam liczba urodzin do 410 tysięcy o 10%. Czyli co? Czyli wskaźnik dzietności z 1,3 maksymalnie do 1,5. Czy to uchroni naszą apokalipsę demograficzną w najbliższych 20 latach? Sami się państwo przyznają do tego, że nie uchroni. Sami państwo wiedzą, że nic to nie da. Liczba singli od 1989 roku wzrosła z 19% do 29%. To jest prawdziwy problem. Liczba rodzin 0D, czyli z zerową ilością dzieci, to jest prawie 25% wszystkich rodzin. Razem single, czyli potencjalne rodziny, które się nie założyły z różnych powodów, plus liczba rodzin bez dzieci, to jest 50% ogólnej puli. I tam jest problem niskiej dzietności oraz ponad 50% rodzin mających dzieci, które mają jedno dziecko. To jest prawdziwy problem niskiej dzietności, a nie to, żeby rodziny z trójką dzieci miały 4 dzieci, z rodziny z 4 dzieci miały 5 dzieci i tak dalej. Policzyliśmy, proszę państwa, że jeżeli przyjąć państwa założenia, ile dzieci się urodzi, czyli 280 tysięcy w ciągu 10 lat i te pieniądze, które wydamy w ciągu 10 lat, to wiecie, ile wychodzi na jedno nowe dziecko? 850 tysięcy złotych. A ile to dziecko, jak już zostanie dorosłym w ciągu swojego życia, przyniesie do systemu emerytalnego? 350 tysięcy. Nie rozwiążemy problemu upadającego ZUS-u i braku zastępowalności pokoleń ubezpieczeń społecznych, bo nakłady przekraczają wam trzykrotnie, prawie trzykrotnie, przekraczają wam potencjalne dochody z tego tytułu. To jest źle skonstruowany program. My proponujemy, ograniczmy zasadniczo klin podatkowy, który dusi polskie rodziny, który nie daje zarobić, który obciąża najbiedniejszych nieprawdopodobnymi podatkami. Koncepcja ujemnego podatku dochodowego polega na tym, żebyśmy ludziom, jeżeli pracują i mają dzieci, poluzowali maksymalnie, jak tylko się da, klin podatkowy. Czy ja to muszę komentować? Dawno nie widziałem tak dobrego wystąpienia w Sejmie. Argumenty, logika i spokój wypowiedzi. Wszystko to, czego nie mają posłowie z PO i kropka nowoczesna. Żeby nie być gołosłownym, to proszę, wypowiedź pana Grzegorza Schetyny odnośnie pisowskiego programu Rodzina 500+. W opinii byłego ministra spraw zagranicznych projekt ustawy złożony przez PO jest sprawiedliwy. W tym odmęcie szaleństwa pokazuje, że obietnic trzeba dotrzymywać. My pokazujemy oszustwo wyborcze PiS, tłumaczył Schetyna. Jeśli PiS chce rozdawać pieniądze, niech zrobi to solidnie, na każde dziecko, podkreślił. W opinii szefa PO złożony przez nich projekt ustawy, tak jak i propozycja programu rządowego, stanowi rewolucję dla całej polityki prorodzinnej, która po wejściu w życie nowych przepisów będzie zupełnie inna niż wcześniej. Dobra. Wow. Posłowie PO jednak są największymi hipokrytami w Polsce, a może i nawet na świecie. Uporządkujmy to jakoś. Posłowie PO sami mówili, że projekt PiS Rodzina 500+ to zbyt duże obciążenie dla budżetu i że tego nie da się zrobić. Nie dadzą rady. Posłowie PO później zaczęli mówić, że PO zostawiło PiS solidny budżet i może jednak dadzą radę. Teraz posłowie PO mówią, że sami wprowadzą swój projekt, w którym 500 zł będzie przysługiwało wszystkim na każde dziecko, a nie tak jak w projekcie PiS bez progu na każde drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze dziecko od progu 800 lub 1200 zł. Na koniec najlepsza wiadomość. W projekcie Platformy Obywatelskiej również są ograniczenia, w jakich przypadkach 500 zł na dziecko nie będzie przysługiwać. Rodzice zawierający związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia oraz rodzice, którzy pobierają już świadczenie za granicą, nie dostaną 500 zł na dziecko. Co to wszystko oznacza? Że PO to partia oszustów i hipokrytów, których nie obchodzą problemy Polaków, a jedyne, czym się interesują, to władza, którą utracili. Na koniec w wywiadzie dla TVP Info pan Schetyna powiedział, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej budżet był w trudnej sytuacji, na co wpływ miało kryzys na światowych rynkach finansowych. Dawaliśmy radę, bo nie obiecywaliśmy, mówiliśmy twarde, trudne rzeczy i przeprowadzaliśmy budżet miesiąc po miesiącu, rok po roku, stwierdził przewodniczący Platformy. Nie obiecywali? Serio? Program 3x15, czyli stawki VAT, CIT i PIT na poziomie 15%. W późniejszym czasie już nie VAT na 15%, tylko zostawienie go na poziomie 22% i w przyszłości obniżenie do 20-19%. Co dostaliśmy? VAT na poziomie 23%. Likwidacja NFZ, likwidacja abonamentu RTV, walka z korupcją, likwidacja 19% tzw. podatku Belki, dokończenie restrukturyzacji grupy PKP SA oraz sprywatyzowanie spółki PKP Cargo, Telekomunikacji Kolejowej, PKP Energetyka, PKP Intercity, PKL. Oni nie obiecywali? Też mi coś. Ale czego się po nich spodziewać? Wiem, że program 500+, niezależnie jaka partia by go wprowadziła, jest szkodliwy dla Polski. Podzielam obawy pana Rafała Wójcikowskiego. Dlaczego inne partie nie mówią o planach naprawy sytuacji, przez którą w Polsce rodzi się mniej dzieci, a zamiast tego walczą między sobą o to, kto rozda więcej pieniędzy ludziom z budżetu państwa? Czy tutaj naprawdę rozchodzi się o powiększenie swojego elektoratu? Czy oni naprawdę kosztem budżetu państwa chcą przekupić ludzi, żeby ci po otrzymaniu 500 zł na nich zagłosowali? Według mnie jest to możliwe. A jak wy myślicie? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.